Ja się teraz nie będę z tobą obchodził jak z jajkiem. Pues si te encanta comer, has probado alguna comida típica de aquí, de Umbria? W ogóle chyba pałam miłością do człowieka, bo wszystko to, co ludzkie, po prostu mi się podoba. Przepraszam was, przepraszam państwa. Przepraszam państwa. No nie żyjmy iluzją po prostu. Raz będzie tak, raz będzie tak. Jeśli chcesz pobiegać, ale chcesz też pozwiedzać, to polecam Budapeszt. Szymon Dykowski. Adidas Runners! Będę tą przygodę wspominał na pewno wielokrotnie. Program ma charakter informacyjny z elementami humorystycznymi. Przedstawia nasze subiektywne zdanie na temat wydarzeń z lekkoatletycznego oraz biegowego świata. Przed obejrzeniem weź głęboki oddech i zluzuj pasek w spodniach. Adidas na Adidas Runners przystało, spotkaliśmy się na poranny, można powiedzieć, coffee run, taki easy run, spokojny marszobieg. Przebiegliśmy się brzegiem Dunaju, bardzo ładnie, bardzo fajne miasto do biegania, więc jeśli chcesz pobiegać, ale chcesz też pozwiedzać, to polecam Budapeszt. Szymon Dykowski. Pues enhorabuena por tu éxito, por increíble competición. ¿Cómo te sientes aquí? Porque hace bastante calor para mí. Y si tú vives en una isla pequeña, pero como para comparar el tiempo aquí y el tiempo en tu isla. ¿Es para ti ok? ¿Es para ti bastante ok? Bueno, me siento muy bien. El clima está igual que en mi país, porque mi país es caluroso también, pero bueno, lo soportamos. Ok, pues si vamos a ver tu Instagram, si 80% es por entrenar, algunas fotos así de vida, pero ¿qué haces durante tu... Sí, lo sabemos que no tienes mucho, pero en tu tiempo libre. Bueno, en mi tiempo libre lo que me gusta es ir a la playa, comer mucho. Yo no tomo alcohol, no voy a fiesta, porque no soy de esa persona. Pero sí me encanta comer, andar con mis amistades, con mi familia. Pues si te encanta comer, ¿has probado alguna comida típica de aquí, de Hungría? Bueno, sí. Yo hacen la ternera, me encanta. Okay. Ok, pues porque también soy un entrenador de nivel, todavía no de mundial, pero también de 400. Pues para jóvenes, ¿qué tres reglas o tres algo decir bueno para las atletas pequeñas que quieran correr como tú? Bueno, en primer lugar, que el atleta debe tener fe en Dios y fe en ellos mismos. Y que hay que seguir trabajando sin importar el resultado que se obtenga en el transcurso del tiempo, que todo tiene su tiempo, que así como muchos lo logran en 4 años, algunos lo logran en 1 año. Sí, vale, pues tenemos que ver su futuro en decir colores claros, ¿no? Cierto. Sí, vale, y en Juegos Olímpicos, ¿vas a pensar solo en competir en 400, pero también sí o también en relevo? Bueno, en los Juegos Olímpicos creo que optaría por el 400 y por el relevo 4x4 femenino. El mixto no, porque ya los horarios lo están haciendo muy cerca. Sí, pues has dicho que tu objetivo en Juegos Olímpicos es hacer un récord mundial. Cierto, yo sé, yo confío en mí y siento que lo puedo hacer. Pues dedos cruzados.
gracias por estar con nosotros y sí, y también otra vez enhorabuena por tu medalla de oro. Gracias. Gracias. Jesteśmy w Budapeszcie. Dzisiaj taki trochę bardziej... Znaczy, no chciałbym powiedzieć chillowy dzień, ale tu żaden dzień nie jest chillowy, bo jest naprawdę hot, hot, hot. Tam jest Zamek Królewski. Pokaż Państwu. Ta-da! Jak widzicie, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo turystów. Jest to związane między innymi z Mistrzostwami Świata, ale również myślę, że po prostu ludzie przyjeżdżają zobaczyć Budapeszt, bo jest pięknym miastem, most przyozdobiony flagami Mistrzostw Świata World Athletics Budapeszt 23. Także co, my wracamy z kawy, piliśmy bardzo dobrą kawę, polecamy dobre ciasteczko karmelowo-czekoladowe. W ogóle mosty w Budapeszcie są tak długie, że można odczuć takie lekkie wibracje, lekkie takie drgania. To też zwróciło naszą uwagę wczoraj podczas pokonywania jednego z wielu mostów. Nie, to nie, nie, to Domi powiedziała, że most się trzęsie. Domi Lazar. Dobra, bo tutaj okupuję jakby spot zdjęciowy. Okupowaliśmy spot zdjęciowy, a tutaj każdy chce skorzystać ze spotu zdjęciowego, bo fajna jest panorama. Także no, nie no, kurczę, robi wrażenie, co Budapeszt? Robi wrażenie. Jest ze mną Eliza Meger, która startowała w Budapeszcie na 1500 metrów. Eliza, powiedz mi, cześć. Dlaczego budynki, nie, ile mogą mieć budynki w Budapeszcie, jaką wysokość i dlaczego tyle? Odpowiadam, śpieszę z odpowiedzią, 96 metrów. Jest to oficjalnie zapisane w tych oficjalnych dokumentach miejskich, nie wiem, prawdopodobnie odpowiedzialnych za architekturę, ponieważ aby zachować odpowiednią panoramę miasta, budynki nie mogą przekraczać tej wysokości, żeby właśnie, no żeby Buda i Peszt ładnie się zlewały, nie wiem, taki był zamysł, tak z tego co czytałam. Okej, okay, to które miasto było tym handlowym? Sprawdzili się to, tak? Wiesz co, zakładam, że był to Peszt. Zgadza się. Bo Buda jest w tym górzystym, nie? Tak, było Buda i jeszcze jedno miasto, którego nie pamiętam nazwy. I Peszt właśnie był tym handlowym, niby biedniejszym, ale myślę, że ze względu na to po prostu jaka klasa ludzi tam mieszkała. Bo w Budzie była to pierwsza osada założona i stamtąd jakby ten gród się rozrastał, a potem połączyło się z Pesztem. Ogólnie siedzimy w superowym miejscu, co? Pięknie jest tutaj. Tak. Niedaleko w ogóle jest zamek, więc jest bardzo ładnie. A co na zamku można zobaczyć? Smoka. Tak, żyje ogniem. Nie, no ogólnie chyba tam jest, z tego co wiem, muzeum jakieś, ale zamek sam w sobie jest podobno warty zobaczenia. Ja w środku nie byłam, byłam tylko tam na zewnątrz sobie chodziłam, więc i było bardzo ładnie. Okej, okay, no to powiedz mi, bo rozmawialiśmy też przed chwilą o tym, że często ludzie się ze sportowcami, którzy odnoszą mniejszą lub większą porażkę, obchodzą z jajkiem. Mhm. Ja się teraz nie będę z tobą obchodził jak z jajkiem. I jak ci się biegło? Dlaczego wyszło tak, a nie inaczej? No bo mimo wszystko podejrzewam, że przyjechałaś tu przynajmniej po rekord życiowy. Mhm. Jak nie po awans do półfinału? Mhm. No to teraz po twojej stronie piłeczka. Pam. Dziękuję. Właśnie to obchodzenie się jak z jajkiem, czyli właśnie nie wiadomo co powiedzieć, nie wiadomo czy wypada i tak dalej. Otóż mówię, wypada, bo to jest sport, takie jest życie. Czyli przewrotne. No cóż, no nie jestem zadowolona, no nie będę tego ukrywać. Marzyłam o czymś znacznie większym, w szczególności w momencie, kiedy się przygotowywałam do całego sezonu. On rozpoczął się bardzo fajnie i dalej podsycał we mnie to pragnienie, że naprawdę będzie dobrze, ale po drodze coś nie wyszło, jedno potknięcie, drugie, no i finalnie bieg na Mistrzostwach Świata, który nie był dobrym biegiem, no i tyle. I jakby dla mnie ogromnym wysiłkiem jest to, aby to zaakceptować i iść dalej, bo tak to chyba wygląda. Mówię chyba, bo jestem gdzieś tam na początku tej swojej sportowej drogi i
chcę to przyjmować jako lekcję, dobrą lekcję, żeby potem być bardziej wartościowym sportowcem. Tak, no myślę, że te trudne lekcje przesuwają nas jako nie tylko sportowców, ale jako ludzi, bo takie mocne doświadczenie kształtuje nasz charakter i myślę, że czasem dobrze, mogę teraz zabrzmieć kontrowersyjnie, ale czasem dobrze dostać takiego kuksańca, takie pobudzenie, żeby sobie przypomnieć, że no jeszcze nie jestem tam, gdzie bym chciała być albo chciałbym być i że jeszcze trochę pracy przede mną. Tak, to prawda. I wiesz co, mi się w ogóle wydaje, że my mamy trochę zaburzoną perspektywę. Otóż wydaje mi się, że kariera sportowa, jak i na innych płaszczyznach, ona składa się w większości z porażek, ale my tego nie widzimy, bo to sukces robi wielkie wow, a o tych porażkach często ci, którzy ich doznali, nie chcą o nich mówić, opowiadać, no bo nie ma się czym chwalić, tak? Także wydaje mi się, że jest ich zdecydowanie więcej i kwestia właśnie zaakceptowania tego i powiedzenia sobie, kurczę, następnym razem będzie po prostu lepiej, bo wiem, na co mnie stać, to sprawia, że będzie lepiej. Że się przesuwamy do przodu, po prostu. Się do przodu i cała kariera sportowa trwająca, nie wiem, 10-12 lat, to moim zdaniem jest taki mikrocykl życia. Że to jest kumulacja emocji, kumulacja wydarzeń. Mamy okazję przekonać się, jak wygląda życie, jak wyglądają ludzie, do jakich rzeczy są skłonni nam, jakie rzeczy są skłonni nam zrobić, co o nas powiedzieć, że musimy wyjść albo twarci, albo odejść z tego całego wydarzenia. Okej, okay, no tak, no zdecydowanie zgadzam się i jakby to jest coś też bliskie mi, bo zawsze lubię powtarzać to, że Michael Jordan powiedział, że on więcej rzutów w swoim życiu nie trafił niż trafił i myślę, że to też można przenieść na płaszczyznę każdego życia, że no jeśli nie rzucisz, no to nie dowiesz się, czy trafisz. I czasem jakby no sport ogólnie składa się z tego, że czasem trzeba zaryzykować, czasem trzeba zrobić coś, co nie do końca nam się wydaje jest okej, ale fajnie ponieść to ryzyko i jakby później ta gratyfikacja, ten jeden sukces pozwala nam zapomnieć o tych wszystkich porażkach i popycha nas dalej, że po prostu chcemy to robić. Utwierdza nas w tym, że warto to robić mimo tych wszystkich potknięć po drodze. Tak, również, ale też może dać nam taką iluzję tego, że jest tylko dobrze. A to jest nieprawda. I właśnie, no cóż, trzeba się zmierzyć z wszystkim, co przynosi los. My na ten los mamy jak największy wpływ, więc to w nas po prostu jest kwestia tego, czy sobie z tym poradzimy, czy sobie z tym nie poradzimy. I ja też nie mówię tego, że wow, ale jest świetnie, jestem taka szczęśliwa, bo mówię to z przekąsem. Niestety czuję w sobie gorycz, którą oswajam. Po prostu uczę się tego nowego smaku, a chcę, żeby... No i chcę czuć tylko ten dobry smak zwycięstwa, ale żeby go poczuć, muszę dalej harować i po prostu robić wszystko, żeby było jak najlepiej. Okej, okay. Eliza Meger, po starcie zwiedzałaś dużo w Budapeszcie. Budapeszt w końcu przechodzimy do tego. Awansował na top of the top europejskich miast, czy jest coś bliższe twojemu sercu? Poza Polską, od razu dodam, bo Eliza jest lokalnym patriotą i zawsze, można tak powiedzieć. Ja na pewno mam w sobie ogromny podziw do miejsc, do architektury i do historii związanej z danym miejscem. W ogóle chyba pałam miłością do człowieka, bo wszystko to, co ludzkie, po prostu mi się podoba. Ale to będzie rolek powycinany i takie głębokie cytaty. Nice. I z Budapesztem jest historia taka, że ja tutaj byłam kilka lat temu i już wtedy wywarło na mnie ogromne wrażenie. Przede wszystkim panorama miasta z perspektywy licznych mostów na rzece Dunaj. I już wtedy mi się bardzo podobał, a ten wyjazd tylko utwierdził mnie w przekonaniu, że jest to moje ulubione miasto w Europie w tym momencie. Okay. A nie widziałam jeszcze wszystkiego, więc prawdopodobnie ten ranking się zmieni. Być może się zmieni, a być może nigdy się nie zmieni, bo coś się nam w końcu najbardziej podoba. Na ten moment najbardziej podoba mi się Budapeszt. No jest przepiękny, jest naprawdę przepiękny.
Okej. Eliza, a jakbyś nie zwiedzała, siedzisz w hotelu, co robi Eliza Meger w wolnym czasie? To jest bardzo trudne pytanie, no bo to jest w zależności od tego, co mnie aktualnie najdzie. Mam takie momenty, gdzie na przykład tylko bym czytała książki, a potem mam odrzut od tej książki, nie? Potem oglądałabym tylko filmy i potem mam odrzut od wszystkiego, co medialne. Więc w tym momencie wydaje mi się, że oglądałabym filmy, bo jakby wyczerpałam swój limit umysłowy na czytanie książek. Także oglądałabym najprawdopodobniej filmy, no ale będąc w takim miejscu, no grzechem byłoby siedzieć i oglądać filmy, więc... Okej, okay. Jakie ostatnie filmy obejrzała Eliza Meger? Czekaj... obejrzałam... Transformers 3! Nie, obejrzałam taki dramat na Netflixie Mamuśki. Widziałeś to? Tam Julia Roberts gra. Piękny film. Okej, okay, Julia Roberts Mamuśki. No wiecie, jak to jest w parażce, nie? Trzeba się jeszcze dobić standardowo jakimś no, smutnym dobra, filmem. Okay. A ostatnia książka, którą przeczytała Eliza Meger? Teraz... Pies, który jeździł koleją. O, piękna książka. No, a będzie film. Naprawdę? No, w kinach niedługo. O, piękny. Pajęczyna Charlotty. To jest o tej śwince? Tak. No, no. Też smutne. Czekaj, ja przeczytałam... To jest taka... Nie pamiętam tytułu. O takim facecie, o Włochu, który trafił do Indii. Szantara? Nie. Nie, ale coś z kotem w nazwie, w tytule. Ale czytam teraz Kapuścińskiego, Cesarza. O, to, no to jest... No, 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 no bo... Czyli ambitnie. Reportaż jest mi jakby bliski, lubię. A z takiej powieści... Znaczy nie, ostatnio właśnie czytałam same takie książki typu, nie wiem, Chłopstwo Mateusza Wyżgi. Okej. Okay. No, taka historia Polski. Ale to było ja. A we wrześniu wracasz do szkoły? Nie wracam do szkoły, na szczęście. Znaczy na szczęście nie, właściwie chciałabym sobie wrócić do szkoły, wiesz? Mm. Naprawdę, bardzo chętnie. I ten zeszyt taki, te kartki, te książki nowe, albo no, używane i wszystko takie fajne z tym plecaku zapakowane i gotowe. Ty byłaś tam osobą, łatwiejsze. Która miała piórnik, czy która miała jeden długopis? To się u mnie zmieniało, bo najpierw miałam piórnik, a potem już coraz uboższy był ten zestaw mojego, aż w pewnym momencie zaczęłam chodzić do szkoły i nie wiem, pożyczać tam od kogoś, bo często mnie nie było ze względu na wyjazdy, więc byłam takim bardziej duchem chodzącym między innymi uczniami. Dobrze. A co będziesz teraz jadła zaraz? Co lasagne zamówiłaś? Zamówiłam. Lasagne z tym mięskiem japońskim. Właśnie jakoś tak nie słyszałam, że tam miało być, ale będzie. Ale ty też albo zamówiłeś tą lasagne? Nie, ja zamówiłem Sibasa. A nagrywający nas zamówił lasagne też. No także się przekonamy. No dobrze. Szanowni Państwo, to była Eliza Meger z innej perspektywy niż zazwyczaj. Nie w stroju biegowym, tylko w stroju takim kwiatuszkowo-kwiatuszkowym. Mhm. Więc dziękujemy Ci, Eliza, że byłaś naszym gościem. Dziękujemy za dużą dawkę merytoryki i takiej, myślę, że rady dla młodych zawodników i dla zawodników, którzy są na początku tej swojej kariery, żeby po prostu wiedzieli, że no, sport jest porażką, ale nie dosłownie, tylko że pojawiają się w tym naszym sportowym życiu porażki, ale no nie warto się poddawać, bo po prostu ten sport nas weryfikuje jako ludzi, tak. Czy rzeczywiście się do niego nadajemy. Tak, no, no nie żyjmy iluzją po prostu. Raz będzie tak, raz będzie tak, ale to co złe przeminie. Tak jak mówiła Wiesława Szymborska. Czemu ty się zła godzina? Tak, jakby pani Wiesława... Pozdrawiamy panią Wiesławę. Tak, pozdrawiamy. Gdzie tam jest, to pozdrawiamy. Dobrze. Dzięki bardzo. Dzięki. Takie protipy, bo mógłbym opowiadać, jak stary z Budapeszt, jak to jest ładnie w ogóle, że tam z 90 któregoś roku, 60 któregoś roku, ale na przykład, jak bierzecie taksówkę w Budapeszcie, to korzystajcie z aplikacyjnych taksówek, nie korzystajcie z takich taksówek, co się nazywają freelancer,
bo to są straszni zdziercy i oni chcą was oszukać na wasze pieniążki i zapłacicie dużo więcej, będziecie jechać dużo dłużej i ogólnie, no nie róbcie tego. Drugą taką urban legend powielaną przez Amerykanów jest między innymi to, że nie można się stukać szklankami, jak się jakiś toaz znosi. Oczywiście my robiliśmy to tylko piwem bezalkoholowym, ale tam jest taki urban legend, że w 1800 którymś roku był Habsburgowie rozstrzeliwali kapitanów, czy oficerów, czy generałów węgierskich. I oni jak kogoś zastrzelili, to się stukali szklankami i dlatego jak Węgier usłyszy stuknięcie szklanką, to się obrazi. Nie, to jest nieprawda. Langosza jak chcecie zjeść, to jedźcie klasycznego langosza bez żadnych toppingów, dodatków i tak dalej, tylko po prostu El Clasico tak zwane. Wtedy jest najlepiej. Tak samo z chimney cake, czyli kurtoszkalacz. Też raczej bez dodatków, raczej bez bitej śmietany, bez lodów. Znaczy, jak chcecie, to zjedźcie. Ja wam nie będę mówił, jak macie żyć. Ale jak chcecie spróbować takiego klasiko, to właśnie to jest bez dodatków. Jest kurtoszkalacz. Co prawda taki, którego mówiłem, że nie jeść. Bo jest na wypasie z bitą śmietaną, z lodami i w ogóle mega super go. Ale my weźmiemy taki najprostszy, bez niczego. Mogę zapytać, czy są takie w ogóle. Okej, bardzo mają spokojne ruchy tutaj. Jakby taki no rush panuje w sklepie z chimney cake'ami. Jest duży wybór. For me a traditional one. Without any... Perfect. I will pay with card. Card. Koszonok. Kulinarny kącik. Próbujemy. Ta słodka bułeczka. Co spróbować? Czy my? Bardzo dobre. W skali od 1 do 10 ile dajesz? 9, ja lubię takie rzeczy. Proste, nieprzykombinowane. Mleczna bułeczka, ale taka bardziej soft. Ja przed bieganiem bym coś takiego lubił zjeść. Ja lubię takie słodyczki. Taki trochę goferek, ale nie goferek, taka coś między bułeczką a goferkiem. Bardzo smaczne. Będę tą przygodę wspominał na pewno wielokrotnie. Fajnie, że będę mógł do niej wrócić, bo Maciek jest obok z kamerą. Po prostu jest też obok, nawet jak bez kamery, to też jest super. Taka sauna solution trochę w te 3 dni naszej obecności, którą myślę, że w fajny sposób zaznaczymy na socjalach, na YouTubie. Także śledźcie nas, obserwujcie. Jak wam się podoba, to możecie też czasem udostępnić. Ale nie zmuszam, jakby to wszystko w waszej gestii, ale zawsze miło. Na przykład wczoraj spotkaliśmy fanów, którzy nas skojarzyli na stadionie. Pozdrawiamy Denzela. Kto ma wiedzieć, ten wie.